Możliwe, że słyszałeś kiedyś o tym, jak to Magneto wyrywał z Wolverina adamantium, a ja dzisiaj przedstawię tutaj tą sytuację i jej konsekwencje. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, jak zawsze, musi być szybki wstęp. Sytuacja w tym odcinku wygląda tak, że bardzo szybko streszczę tą całą sytuację, która doprowadziła do wyrwania adamantium z Wolverina, a bardziej skupię się na tego konsekwencjach, bo myślę, że to was bardziej zainteresuje. Więc do rzeczy. Jak to w komiksach z X-Menami, oczywiście, no głównym wrogiem musi być Magneto, który, jak wiadomo, raz jest dobry, raz jest zły, chociaż według mnie ostatnio zrobili z niego bardziej antybohatera niż jakiegoś złoczyńca, ale mniejsza. Magneto założył sobie miejsce, w którym mutanci mogą sobie przebywać, czuć się bezpiecznie i tak dalej, bez żadnych zmartwień, no wiecie o co chodzi. No i uwaga na asteroidzie. I wiecie jak to z Magneto, miał już dość tych ludzi, jak to nienawidzą mutantów, nie mogą ich zaakceptować i te sprawy. Na planecie zainicjowano plan obrony na taką sytuację, no i stworzono dookoła atmosfery Ziemi taką barierę, w której Magneto nie mógłby używać swojej mocy. Miał to być ruch defensywny ze strony Ziemi, ale Magneto to odebrał jako obelgę, bo to by mu w sumie uniemożliwiło przyszłą rekrutację jakby kolejnych ludzi, nie mógłby się tam, no po prostu nie mógłby schodzić na ziemię, bo lipa by była z jego mocami. I więc przechodząc dalej, Magneto po prostu to zniszczył i spowodowało to śmierć bardzo wielu ludzi na całej planecie, bo wiecie, padły na całej planecie urządzenia elektryczne, czyli samoloty pospadały, urządzenia w szpitalach i tak dalej. I wtedy profesor X, albo właściwie profesor X, Xavier, stwierdził, że już wystarczająco dużo osób zginęło przez Magneto, i wkurzył się, wstał i poleciał go zabić. No dobra, wiem, że to zabrzmiało jak żart, że wstał i poleciał go zabić, ale tak naprawdę było. Tylko pominąłem kilka szczegółów. Rozwijając to bardziej, chodzi o to, że profesor X zebrał drużynę osób z przeszłością z Magneto, takie jak Quicksilver czy Rogue, która właśnie zaczynała ogólnie jako taka zła postać, a to na inny filmik może, i kilka innych, które zgodziły się na potencjalnie samobójczą misję, no w tym właśnie był Wolverine. Profesor założył na siebie egzoszkielet z technologii kosmitów, ale żeby mógł chodzić, musiał używać bardzo dużo swojej mocy umysłowej, dlatego musiał zabrać ze sobą jeszcze Jean na tą misję, aby pomagała mu pokonać tą, wiecie, barierę mentalną Magneto. No więc polecieli tam, opracowali super epicki plan, jak tam wejść i tak dalej, ale nagle Magneto wleciał wkurzony i zaczęła się walka. Jednocześnie profesor i Jean próbowali mu wejść do głowy, a pozostali X-Meni go atakowali. Na przykład tam, wiecie, Quicksilver też go tak w sumie, że tak powiem, psychicznie atakował, bo w tym czasie, kiedy Quicksilver go atakował, to profesor i Jean dawali mu myśli, jak to był zdradzany przez swoje dzieci i tak dalej. Ale wchodząc dalej, o dziwo, Wolverine nawet go zranił. Po chwili jednak Magneto się wkurzył i wyrwał z niego adamantium. Stwierdził, że to już starczy, już ma dość Wolverina, jak to jest takim bezmózgą postacią, która mimo tego, że gościu ma magnetyczne moce i tak się na niego rzuca, wkurzyło go to i po prostu dał mu nauczkę w postaci wyrywania z niego adamantium. No i profesor tak się wtedy wkurzył, że podszedł i wyłączył Magneto umysł. Magneto stał się warzywem, a Wolverine leżał i w sumie umierał. Niby, bo wiadomo jak to z Wolverinem. Drużyna go szybko wpakowała na statek, próbowali go podtrzymać przy życiu. Oczywiście przeżył, ale nie miał w sobie adamantium. Potem już kilka tygodni później, na sali treningowej, kiedy Wolverine doszedł do siebie, wszyscy nalegali, żeby nie ćwiczył, żeby jeszcze sobie odpoczął, ale Wolverine, jak to Wolverine, był uparty, próbował walczyć z robotami najmocniejszymi chyba jakie mieli. I tak się wkurzył, no wiecie, zaczynał, kurczę, jakby to wam powiedzieć, postawcie się w sytuacji, że jesteś takim kozakiem zabijaką jak Wolverine, macie te epickie pazury, czyni gojący super refleks, setki lat doświadczenia w walce i tak dalej, i nagle jesteście tacy skrzywdzeni, że nie możecie walczyć, czujecie się niepotrzebni dla drużyny, no i chcecie pokazać, że jednak będziecie stanowili jakąś wartość w drużynie. No to wkurzył się, zaczął krzyczeć, jak to jest najlepszy w tym, co robi, i wtedy wszystkim opadły szczęki, bo wysunęły mu się kościane pazury, ale pierwszy raz, on sam jeszcze o tym nie wiedział. No i to chyba była najważniejsza rzecz, jaką się dowiedzieliśmy z tego wszystkiego, że pazury Wolverina nie były implantami, ale zawsze były częścią jego ciała i to jest właśnie takie kurde fajne, według mnie przynajmniej, bo daje to taką, jemu wiecie, taką kozacko już, że ma to zawsze w sobie, że jest najlepszy w tym, co robi, wiecie o co mi chodzi. I w ogóle zauważyłem, że często powtarzam w tym odcinku, że wiecie o co mi chodzi, no ale wiecie o co mi chodzi, no Wolverine jest taki zajebisty, przepraszam, kto go nie lubi. Ale kontynuując,
Wszystko było w sumie fajnie, dopóki ktoś nie wpadł na pomysł, że adamantium w ciele Wolverina powodowało, że nie dziczał. Bo wymyślono coś w rodzaju, że mutacja Wolverina cały czas postępowała i stawał się coraz bardziej dziki i że wszczepiono mu adamantium właśnie tylko po to, żeby ten proces jego dziczenia zatrzymać. Potem przez kilka numerów były niby dziwne sytuacje, bo przykładowo Wolverine chciał zabić szablozębnego, który tylko zawsze był jego rywalem i zabił mu ukochaną. Naprawdę dziwne, że Wolverine chciał go zabić, żeby mieć go z głowy, prawda? No i dorobiono do tego całą ideologię, że Wolverine zaczyna dziczeć przez swoją mutację, a stało się coś naprawdę ciekawego, o czym będę musiał zrobić osobny filmik, bo to jest naprawdę komiczne. Pewnego razu słudzy Apokalipsy chcieli wszczepić Wolverinowi adamantium i wyczyścić mu po tym pamięć, żeby nim sterować. Brzmi chyba znajomo, prawda? Ale Wolverine odrzucił niby świadomie te adamantium i zmienił się w jakąś dziwną kreaturę bez nosa. Najlepsze jest to, że potem w pewnym momencie po prostu jakby nigdy nic, nagle był normalny. Jakby, nie wiem, pisarz tego komiksu zupełnie zapomniał, że to się wydarzyło. I nic, po prostu nie ma już tego. Był sobie Wolverine bez nosa przez jakieś paręnaście, jak nie, może ponad 20 numerów i nagle potem w pewnym numerze sobie przyjeżdża jako normalny Wolverine, bez żadnego wyjaśnienia. Bo raz to już wyjaśnili, jak sobie tak przyjechał, zorientowali się za późno, że tak go zrobili i wymyślili, że tam miał jakiś hologram, coś w rodzaju Nightcrawlera, że, jak kojarzycie w bajce, że tak zmieniał niby jego wygląd. Ale potem, jak już tak wrócił normalnie, to nagle wyglądał po prostu normalnie, bez żadnego wyjaśnienia. No, jeżeli was interesuje ten filmik o tym, jak to Wolverine był taką dziką bestią bez nosa, która lizała cyklopa, to kliknij na ikonkę i w prawym górnym rogu i zagłosuj. No ale przechodząc dalej, 30 kilka numerów właśnie po tym, jak stał się nagle normalny, Wolverine w numerze 145, Apokalips, ten co był teraz w filmie, postanowił dać Wolverinowi adamantium i wybrać mu mózg. I zrobił z niego swojego sługę, no. Znowu brzmi znajomo, prawda? Ale tym razem się udało, tylko że Wolverine po chwili się wyrwał spod tej kontroli i w ten oto sposób sobie pisarze komiksu jakby cofnęli to wszystko, co przez ostatnie dobre, no dobre parędziesiąt numerów poszło się walić, cała jego historia o tym, jak to nie miał pazurów, jak to był dziką bestią, no przepadła, no nie miała żadnego znaczenia, no, ale tak to już w komiksach bywa. To by było na tyle, filmik wyszedł niestety trochę krótszy niż planowałem, bo chciałem bardziej tą początkową historię rozwinąć w stylu poprzedniego filmiku, ale kurczę, nie mam czasu w tym tygodniu na nic dłuższego, zaczynają się kolokwie i te sprawy, wiecie jak to jest, a jeśli tutaj dotrwaliście, to napiszcie w komentarzu, dosłownie to co teraz powiem, wiecie o co chodzi, to może zrobimy z tego jakiś mem na moim kanale, bo tak ciągle to powtarzałem w tym filmiku. Za tydzień zrobię filmik o połączeniach aktorów między filmami nie Marvela, ale Marvela w sumie też. Chodzi o to, że na przykład Benedict Cumberbatch i Robert Downey Jr. grali Sherlocka Holmesa, Ian McKellen też grał Sherlocka Holmesa. No, już to mówiłem kilka razy, chłopiecie o co chodzi, chcieliście ten filmik, zrobiłem ankietę, więc to będzie za tydzień. A potem, kto wie, może coś o bogach w Marvelu, bo chyba naprawdę bardzo was to interesuje, a ja już nie będę dłużej na tego Thora czekał, bo wątpię, że wyjdzie, więc po prostu nagram to z obecną wiedzą bez tego Thora. I mam do was jeszcze pytanie. Jak mogliście zauważyć, od jakiegoś czasu stawiam do tytułów emotki, bo YouTube je zaczął wspierać. I ciekawi mnie, co o tym myślicie. Dajcie znać w ankiecie pod ikonką i w prawym górnym rogu. Jeśli ten filmik ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a jeśli dzisiaj w dniu premiery, czyli w sobotę, dobijemy 100 łapek, bo tego jeszcze nigdy nie zrobiliśmy w dniu premiery, to będę wam naprawdę wdzięczny i może zrobię wam małą niespodziankę. Ta niespodzianka i tak będzie, ale jak będą te łapki, to może mi się uda zmotywować szybciej, bo jak mówiłem, mam mało czasu. Więc jeżeli dobijemy 100 łapek w górę, to oczekujcie może coś z grą. Dzięki za uwagę, cześć!